Tam miał być uwiadomiony urząd pracy. Aha, to ten sprzęt, dobra. To wszystko będzie. Co innego było w gazecie, co innego kiedyś rozmawialiśmy i zaraz znowu nowe procedury. A ja wracając do wszystko. Panie Przewodniczący, bo Pan też tam patrzy o te drogi, przeprowadź się Pan na moje osiedle, zrobimy chodniki, ciuć, panie dobrze. Ale jest tu, Pan wstajcie do chodnika zarządu dróg. Jeśli niech Pan zrobi taką kalkulację i symulację, czy wykonując usługę i robiąc remont drogi waszymi ludźmi, czy prywatnym? Kto, ile, bo ja rozumiem, że prywatny musi zarobić na siebie, na żonę, na dzieci, jeszcze na jakąś przyjaciółkę i tak dalej, dlaczego chcą zapłacić, to kto robi na niej tą usługę? Czy nasi ludzie, czy prywatny? No i wtedy będziemy mogli dyskutować. Może to kwestia jeszcze szybkości. Tak, no dwie firmy działające szybciej to zrobią niż jedna. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Proszę, proszę bardzo, panie starosta. Panie radny, to co Pan przed sekundą spytał, myślę, że to wszystko, to co już było wiadomo, czyli do starej części, którą ogłosiliśmy zapewnienie ofertowe na wykonanie modernizacji, a jeszcze powiem tak, nie ma, żeby wszystkich już uspokoić, nie ma możliwości sprzedaży tego budynku. I dopóki jest zarząd, który tak decyduje, takie wspólne zdanie, nie sprzedajemy tego budynku, żeby było też takie plotki chodzą, że już Wesołowska sprzedaje szkołę w elektryku, nie ma takich opcji. To jest nasz majątek powiatu i tak ma być, zagospodarujmy, zróbmy to dobrze, nie ma problemu. Teraz tak, to pierwsze. Po drugie, jak już Pan wie, przeniesiemy tam Powiatowy Urząd Pracy, przeniesiemy Powiatowy Zarząd Dróg, który warunki ma urągające wszelkim normom, przeniesiemy Powiatowy Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną i punkt bezpłatnej porady prawnej, który tu jest obok i który też jest mały pokój, a nasz Zakład Orzekania Niepełnosprawności też jest w ciasnych warunkach. Więc to przeniesiemy. Natomiast to jest ta stara, ta pierwsza stara część, ta starsza budynku, tak? Natomiast ja teraz przed chwilą mówiłam o tej części internatowej, kuchni i stołówce. Tak?